Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Wojsko PL94. A ja witam was w kolejnym materiale na kanale, lecz tym razem z gry Rise of the Tomb Raider. I słuchajcie, to będzie taki materiał bardziej pogadankowy. Jakiś czas temu tą grę ukończyłem, 29 grudnia dokładnie. Jak widzicie, tutaj mam 83% ukończone gry, tak więc tak naprawdę zostały mi dodatki z dworu Croftów. Tak naprawdę też mam nowa gra Więzy Krwi, nowa wyprawa Koszmar Lary. No, Więzy Krwi to jest właśnie ten dwór Croftów, a nowa wyprawa Koszmar Lary to nie gra. Słuchajcie, przede wszystkim, kto grał w pierwszą odsłonę Tomb Raidera, to jest właśnie druga część trylogii. No i wie, czego się tak naprawdę spodziewać. No, osobiście polecam, jako że historia jest na pewno dłuższa niż w pierwszej części, a przy okazji można się naprawdę, jest bardziej rozbudowana, więcej tutaj rzeczy jest. Więc dla wszelkiej maści ludzi, którzy lubią wszelkiej maści dokumenty, czy też artefakty, odsłuchiwać, przesłuchiwać, czytać, to jest gra wręcz, powiedziałbym, że idealna, naprawdę. A materiał też ten robię z racji tego, żeby otworzyć tutaj prezenty, które tak czy siak otrzymałem. Co my tu mamy? Nagroda, 3 nagrody za kampanię, 1 nagroda za wykonanie misji, nagroda za wyprawy, what the fuck? Dobra, więc może co, polecimy sobie standardowo pakiet, najpierw pakiet w ogniu. Nagroda za odnalezienie Atlasu. Zobaczmy, co my tu mamy. Jakieś... Dobra, obniżono zużycie amunicji, samozapłon, przeciwnicy, którzy zaatakują bronią białą, mają szansę na zapalenie się. Piromania, gracz ma nieskończony zapas strzał zapalających, ale mniej całkowitego zdrowia. Szpieg, gracz otrzymuje strój szpieg. I herpi, przeciwnicy zawsze palą się i są odporni na obrażenia od ognia. Okej, dobra. Dalej mamy pakiet pokrzyżowania, pakiet pokrzyżowane plany. Nagroda za odnalezienie szlaku prowadzącego do Kitierzu. Okej. Dobra, co my tu mamy? Bomba drobiowa, rzucone kurczaki wybuchają przy uderzeniu. Koko, nowoczesna broń drobiowa. Sokoli wzrok, gdy instynkt przetrwania jest aktywny, przeciwnicy i zwierzęta w pobliżu świecą się poprzez przeszkody. Kabum, większe pole rażenia wykonanych ładunków wybuchowych i szara koszula, gracz otrzymuje szarą koszulę. Czyli takie kolejne standardowe wręcz rzeczy. Pakiet życie i śmierć. Nagroda za odnalezienie zaginionego miasta Kitierzu. Sacra Umbra. Gracz otrzymuje zbroję Sacra Umbra. Jedno życie. Śmierć natychmiast skończy ponowne przejście. Wielkogłowi przeciwnicy. Przeciwnicy mają większą głowę i ponoszą mniej obrażeń. Szybki powrót do zdrowia. Szybsze bandażowanie i regenerowanie zdrowia oraz uniki. Przeciwnicy zawsze unikają ciosów zadanych bronią białą. No to jest ciekawe utrudnienie. Dalej. Pakiet podziękowania dla gracza. Nagroda za ukończenie gry Rise of the Tomb Raider. Dziękujemy za grę. No, ja też się cieszę. Dobra, co my tu mamy? Głębokie kieszenie. Maksymalna ilość wszystkich surowców i typów amunicji jest znacznie większa. Bezrękawnik. Gracz otrzymuje strój bezrękawnik. Wielkogłowa Lara. Głowa Lary jest gigantyczna. Ryzykant. Ciała wrogów mogą eksplodować podczas przeszukania. To na pewno nie jest nic fajnego. I spowolnienie czasu. Czas spowalnia w pobliżu przeciwników, którzy zginą od trafienia strzałą.
Nagroda za wykonanie misji. Pakiet kart uzyskany za ukończenie jednej misji w trybie opór ocalałych. Dobra, zobaczmy co to będzie. Jakiś badziew, jak to zwykle bywa. Uratuj zakładników 2, dobra, to jest gówno. Uzyskaj artefakt 2, uwolnij informację 2, wykradnij informację, szukaj zaopatrzenia 2, zbieraj amunicję 2 i zabójstwo 2. I urwa tyle. I nagroda za medale. Pakiet kart uzyskany za zdobycie 10 medali podczas wyprawy. Co my tu mamy? Prowizoryczny łuk 3. Gracz otrzymuje prowizoryczny łuk z ulepszeniami poziomu 1 i 2. Bezrękawnik. Profesjonalista. Gracz otrzymuje strój bezrękawnik i opanowuje pierwszy i drugi poziom umiejętności łowieckich, walki oraz przetrwania. Strzelba automatyczna 4. Gracz otrzymuje strzelbę automatyczną z ulepszeniami poziomu 1, 2 i 3 oraz dławikiem. Jedno życie. I co mam tu? Mamy herpi. To jest wszyściuszko. No. I to są wszystkie, że wręcz, kurczę. Taka bida trochę. Wiecie? No taka bida. No bida, bida straszna. Bida z nędzą, wręcz. Bida z nędzą, bida z nędzą, bida z nędzą. Czy warto? Tak średnio moim zdaniem. Zresztą w ogóle przy okazji, wiecie co, sprawdzę osiągnięcie takie jedno. Co my tu mamy? Zbiory muzealne. Wejdź w posiadanie 300 kart. No, 84% zaledwie. No, więc może kiedyś tam otrzymam jakieś tam, ileś tam tych kart i tak dalej. Dobra, moi drodzy, dzięki serdeczne za obejrzenie. Czy polecam? Oczywiście, jeśli ktoś lubi serię Tomb Raiderów, lubi postać Lara Croft i grał w pierwszą część z 2013 roku tej nowej trylogii, no to jak najbardziej polecam. Tak więc, no cóż, nie pozostaje mi nic innego jak pożegnać się z wami. Dzięki serdeczne za obejrzenie, za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnym materiale na kanale. Trzymajcie się, pa pa.